Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w Basic. Dzisiaj powiem o komunikatach błędów. Język Basic jest wyposażony w sygnalizowanie takich podstawowych błędów, które mogą się nam przytrafić w trakcie programowania, a także błędów, które na przykład mogą się pojawić w sytuacji próby wczytania jakiegoś programu, ale głównie odnosiło się to do tych czasów dawniejszych, kiedy używaliśmy do Atari w tej uboższej wersji magnetofonu kasetowego, a w tej wersji bardziej takiej, bym powiedział, wypasionej stacji dyskietek. Stacje dyskietek czasami też płatały figle i czasami też taka lekko uszkodzona dyskietka, no bo jest to nośnik taki fizyczny, więc gdzieś nawet mogła ulec rozmagnesowaniu, czy na przykład gdzieś jakieś pyły, zabrudzenia, które dostały się pomiędzy tą warstwę magnetyczną, a tą taką miękką obudowę, mogły gdzieś zarysować nawet fizycznie i spowodować jakiś bałagan w bitach poszczególnych. No i to skutkowało takim najbardziej znienawidzonym błędem o numerze 143. Ja nie pamiętam wszystkich numerów błędów na pamięć, także nie robiłem sobie żadnej tutaj ściągi. Dzisiaj oczywiście mamy o wiele wygodniej. Mamy literaturę w internecie, mamy skany tych dawniejszych wydań właśnie książek o Atari, gdzie są te błędy opisane wszystkie. Ja również z takiej książki miałem okazję korzystać. Nawet udało mi się przy okazji kupowania, przy okazji zakupu którejś z kolejnej mojej Atarynki do kolekcji, dostać w bonusie niejako od sprzedającego taką właśnie książkę, właśnie Atari Basic, ta duża taka formatu A4, taka granatowa, pewnie fani Atari znają. Ona była w całkiem dobrym stanie, ale te książki właśnie z tamtego okresu, z tych lat 80., 90., były w nikczemny sposób klejone, takim klejem, który na grzbiecie, że tak powiem, miał trzymać całą książkę, ale po takim otworzeniu tej książki, żeby ona się nie zamykała, takim mocniejszym otworzeniu, po prostu ten klej pęka i książka już w tej chwili też w kilku miejscach jest poluzowana. Trochę żal, no ale z drugiej strony ja tej książki nie spodziewałem się w ogóle dostać, nie traktowałem jej jako jakiegoś artefaktu, tylko jako znowuż źródło przypomnienia sobie pewnej wiedzy, zanim tam ściągnąłem z netu, bo się okazało, że gdzieś była wersja elektroniczna tej książki. Powiedziałem o błędzie numer 143 i był jeszcze taki drugi błąd związany z komunikacją komputera z peryferiami. Błąd numer 140. To był taki poważniejszy błąd, bo on, zdaje się, że w opisie było coś, że jest coś nie tak z urządzeniem w ogóle, tak? Czasami jak już tak masakrycznie próbowaliśmy kręcić tam tym małym śrubokrętem, żeby tą głowicę poustawiać w magnetofonie, czasami dochodziło też do wyskoczenia błędu numer 140. Dzisiaj przypuszczam, że nie przytrafi mi się taki błąd nigdy, używając urządzenia, którego tu akurat nie widać, bo jest trochę za daleko, może jakoś tak delikatnie uniosę, SJUSD. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby ta wtyczka właśnie SIO była dobrze, że tak powiem, wetknięta do gniazda w komputerze. No bo w trakcie, gdyby jakieś ruchy się tu odbywały, no mogłoby się coś na, że tak powiem, komunikacji SJUSD a Atari wysypać. Natomiast przypuszczam, że jeżeli karta SD czy microSD nie jest uszkodzona i dobrze są wgrane te pliki, to ten błąd 143 może w tej chwili już przejść w ogóle do historii. Nie wiem. Takie przy okazji pytanie, napiszcie w komentarzach, jak to u Was jest. To jest pytanie dla użytkowników Atari właśnie z SJUSD. Czy zdarzył Wam się błąd 143 bądź 140?
Ale słuchajcie, są też takie błędy, które pojawiają się w trakcie próby wykonywania programu. I tak na przykład, tak jak powiedziałem, nie robiłem sobie żadnej ściągi, ale napiszmy coś krótkiego. Tak, na przykład, żeby jakaś tam linijka była. I na przykład chcę zrobić w 20 linii go to 10, żeby po prostu ten napis mi się wyświetlał non-stop, ale się pomyliłem i zamiast 0 nacisnąłem 11. Przepraszam, 9. Zamiast 0 nacisnąłem 9. W tym momencie błąd się nie pojawi, bo przecież program jeszcze nie jest uruchomiony i komputer nie wie, czy ja nie zaprojektuję dalej jakiejś linii 19, do której odeślę tutaj przeskokiem ten program. Ale zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja już każe wykonać się programowi. No właśnie, raz się napisze lubię kaszankę, bo tutaj jeszcze wszystko było w porządku, a właśnie on mi pokazuje, w której linii, tu atline 20, atline 20 powinienem powiedzieć, bo albo po angielsku, albo po polsku. Więc atline 20 mam error 12, błąd 12. I właśnie błąd 12 mówi nam, że odwołano się do przeskoku do linii, która nie istnieje. Tak? To taki przykład na szybko. Tak, a spróbujmy na przykład jeszcze dopisać do tego coś takiego. Ale spacji narobiłem. Tak się w Basicu nie pisze. Tak. Szanujmy piksele, szanujmy tę niewielką ilość w linijce, ile mamy. On i tak to by skleił. Forte równe 1. On będzie tak. 40. I teraz. Coś tam sobie wymyślę, tak? I teraz zrobię jeszcze jeden błąd, zanim przejdę do tego błędu, który sobie tutaj wymyśliłem. O, pewnie już wszyscy widzą, o co chodzi, ja to usunę. Mianowicie, ja chcę tutaj w pętli, żeby nam się... Aha, muszę jeszcze naprawić ten błąd. Ja w ogóle tutaj skomentuję to, tak? O, już tu błąd mi nie wyskoczy, bo komenda ren mówi nam, że tej linii nie ma, tak? Dla interpretera jej nie ma. Ona tu jest dla programisty, że tu mogę to użyć na przykład kiedyś. Od t równego 1 do 50 i na pozycji t przecinek 5 ma się pisać literka A, ale później ma jakby próbować wykonać jakby kolejny krok, bo to jest pętla, next, ale tu nie T dałem, tylko R. I zobaczmy, co się stanie. Error 13. Błąd 13 mówi nam właśnie o tym, że no nie ma zmiennej R, która mogłaby się naliczać w tej pętli. Tak? Nie została ona zaprojektowana. Była zmienna T. Ja mogę ten błąd naprawić na dwojaki sposób. Albo, no tu mi się A napisało, albo, to może zrobię tak dla porządku, albo na przykład zmienię next R na next T, albo for T zmienię na for R, tak żeby się po prostu zgadzało. Wybierzmy sobie tą wersję pierwszą, na przykład next T. I teraz, kiedy odpalę, program będzie się przez pewien czas wykonywał, tak, pojawiło nam się wiele literek A i się pojawił błąd 141. Błąd 141 w linii 40, czyli on trafił dokładnie w której linii. To jest bardzo pomocne przy jakichś tam większych projektach, bo pokazuje nam Basic, gdzie popełniliśmy błąd. Mianowicie został przekroczony dozwolony obszar. Tak? Ja tutaj od 1, no od 0 mógłbym,
iść. Tutaj tych literek może być aż 40, od 0 do 39. Zobaczcie, jeżeli ja teraz zmienię tutaj, jeszcze raz, tak, tylko przejdźmy tutaj do tej linii. Ja tylko w tej linii sobie podmienię od, słuchajcie, od 0, tak, do 39. 39. To nic się nie stanie, tak? Wykonał się program, o, może wyczyszczę, żeby nie było widać tych śmieci. Tak, wykonał się program, jest ready, czyli zakończył się program właśnie w ten sposób, bo po nextetym 39 już nie ma, nie ma dalej programu. Także takie, na takie rzeczy należy zwracać uwagę, ale zobaczcie, jak ja mam tutaj, popatrzcie, niech będzie to 49, teraz wystąpi ten błąd numer 141 w linii 40. A co by się stało? Tylko nie wiem, czy to tak pyknie. Dobra, spróbujemy. Minus 5. Nie, przepraszam. For 20 to minus 5, step minus 1. Nie wiem, czy dobrze to w ogóle wyjdzie. O właśnie, tak, dobrze wyszło. On od 20 w tył zaczął mi rysować i zobaczcie, jeżeli przekraczał obszar w tamtą stronę, to był błąd 141. A kiedy przekracza obszar w tą stronę, czyli właściwie chce ujemne wartości przyjmować i jakby umieszczać, próbować to umieścić w grafiksie, w środowisku graficznym, to pojawia się błąd numer 3. On jest trochę właśnie inaczej opisany. Zachęcam do sięgnięcia do właśnie literatury, do obsługi błędów. To sobie można to porównać. Tutaj jest przekroczony zakres, a tutaj jest chyba jakaś niedozwolona wartość. To, tak, tak mi się wydaje, tak? Bo wartość pozycji nie może być ujemna. Też jest jakby wykracza poza ekran, ale po prostu tutaj z innego powodu pojawia się błąd. Błąd pojawia się z takiego powodu, że position nie może być wartością ujemną, czyli pozycja kursora nie może mieć wartości ujemnej. W drugą stronę to jest to przekroczenie dozwolonego obszaru. On jest różny dla różnych grafiksów, tak? Jeżeli ja szybciutko bym sobie zmienił tutaj, właściwie nie zmienił, tylko bym na przykład w piątej linii napisał grafik z, nie wiem, 15. I oczywiście tutaj jeszcze zmienię, bo tutaj to nie może mi w tył już naliczać, od 0 do tutaj było na przykład 49. I ten step minus 1 wyrzucę, bo on ma mi naliczać C1. Aha, dobra, bo to nie tym, bo to w okienku tekstowym. A ja chciałem tak, print to będzie, o ile dobrze pamiętam. Print. Komórka 6, jeszcze insert średnik. Zobaczmy. No właśnie, on nie rysuje linię w kolorze pierwszym, bo jakby on koduje znaki poszczególne jako, no bo to jest numer, tak? Więc jeden to jest kolor pierwszy, dwa kolor drugi, trzy kolor trzeci, potem cztery to jest kolor tła, potem pięć to jest kolor jeden i tak dalej. I dlatego tutaj ten numer CHR dolar od A. Ej, nie wiem, czy dobrze ASCII powinno być. ASC. ASC od A. To jest 65, tak? Jakbyśmy sobie tak liczyli właśnie co te 4, to wyszłoby nam, że 65 to też ma kolor 1, przypisany jest kolorowi 1. Nie, to ASCII, tak. No i tutaj ten obszar nie został przekroczony, bo ja tutaj z kolei mogę do 149, bo ten grafik mi na tyle pikseli pozwala.
A właściwie więcej, przepraszam. 159, to jest tak, 160 pozycji. Czyli nie 149, tylko sobie jeszcze zmienię na 159. O, i jest ok, jest ready, czyli nie ma błędu. Jakiś tu jeszcze można by jakiś tam błąd wyrzucić? No na przykład w tej 20 linii zrobimy inny przeskok. Gosub 2000. Jest błąd 12 w linii 20. A go tu to też był 12, bo nie wiem, bo może one są. Zobaczmy. Tam był 12. To spróbujemy go tu. Też do linii, która nie istnieje. Tak, też 12. Czyli to jednak ten przeskok był do zarówno dla go-to, jak i dla gosub. I w ten sposób, pisząc jakby celowo, powiedzmy, jakieś błędy wprowadzając, pisząc celowo jakieś błędy w programie, można próbować, jeżeli się nie ma dostępu do literatury w danym momencie, można sobie próbować przypomnieć jeszcze inne kody różnego rodzaju błędów. Oczywiście przypomnę, że takim, bym powiedział, przemocowym rozwiązaniem, żeby komputer nie wyrzucił nam błędu, jest, jeżeli tutaj wychwycimy ten błąd, tak, 12 line 20, wiemy, że w linii 20 coś jest nie tak, to możemy tak trochę na siłę zmusić program do tego, żeby nie wyrzucił nam błędu. Ale tak jak powiedziałem, to jest takie, bym powiedział, rozwiązanie siłowe. No niech będzie trap. I ile tu trapniemy? No do 10, tak? Nie wiem, czy dobrze robię. Zobaczymy. No tak. Teraz mi bez przerwy będzie. On po prostu w tym miejscu, gdzie spodziewamy się błędu, tą instrukcją trap. Kiedy on próbuje polecieć do linii, która nie istnieje, orientuje się interpreter, że powinien mnie poinformować o błędzie, ale jeśli zaistnieje taka sytuacja, to ma wykonać tą funkcję trap i skoczyć tutaj do jakiejś innej linii, sobie już my sami piszemy, no, żeby było dobrze. I teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja w linii 2000 napiszę print i tutaj w cudzysłowie koniec. Coś nowego piszę w tym miejscu, tak? Czyli krótko mówiąc, tu w linii 20 błędu nie będzie. Koniec, tak? Czyli on tego trap jakby nie widzi w tym momencie, kiedy w tej linii 20 tutaj nie ma błędu. Natomiast kiedy łaskawie zobaczy, że jest błąd, tak? Bo ja się znowuż tutaj jakoś tam pomylę i zrobię 2002, a 2000 linii nie ma, no to on znowu skorzysta z tego trap i będzie mi pisał lubię kaszankę. Nie, koniec mi napisał. Aha, bo po tej linii coś jest. A. Nie, bo ja nie. A dobra, bo 2000 linia została, przepraszam. Teraz zobaczcie, nie ma 2000 linii. I teraz run. I on mi pisze, że lubi kaszankę, tak? Tak to mniej więcej działa. No właśnie, on wykonuje to w takiej pętli obłędnej, bo on tak, jak ja mu kazałem skoczyć w przypadku błędu, bo jest błąd, tak, tutaj, i każę mu skoczyć trap 10 do lubię kaszankę, to on znowu po wypisaniu tego idzie do linii 20 i znowu widzi, że jest dalej błąd i znowu skacze do góry. Czyli jakby tą właśnie komendą załatwiłem sobie coś takiego. Ewentualnie możemy trapnąć do linii 30 i wtedy 30 i wtedy cały czas tutaj jest błąd, a my przeskoczymy sobie
do linii 30 i wtedy się pisze ta linia, no i wykona się również ta linia koniec na końcu 2002 linii, bo faktycznie po wypisaniu się tych wszystkich literek A w tym trybie graficznym jest no, zakończenie tej pętli, no i trafia na linię 2002 i jest koniec. Także moi drodzy, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!